Witamy bardzo serdecznie na podsumowaniu naszego webinarium VetMed, na którym oczywiście najważniejsza część naszego webinarium, czyli podsumowanie konkursowe dwóch konkursów, które miały miejsce właśnie na naszym forum. Szanowni Państwo, no tydzień mija ekspresowo, tak sobie postanowiliśmy, że we dwójkę wspólnie podsumujemy te nasze całotygodniowe starania. Ze mną kolega Piotr Wróblewski, no ja nadal nazywam się Łukasz Sporny, nic tu się nie zmieniło. I proszę Państwa, postanowiliśmy sobie wspólnie, bo myślę, że trochę nam się tego rozmnożyło pewnie dzięki biologom, a szczególnie nagrody, zebrać to wszystko do kupy i powiedzieć Państwu, co dalej, no bo no nie ma tak zawsze, że ciach, raz i koniec, tylko wspólnie naprawdę podsumować, co jest takiego godnego uwagi. Udało nam się razem stworzyć taką stronę podsumowującą webinarium. Utworzyliśmy coś, co zebrało do kupy materiały i wszystkie nasze prace i myślę, że właśnie ta nasza prezentacja, to zamknięcie, czyli finalna dyskusja, będzie dotyczyła właśnie zebrania i materiałów, i efektów naszej pracy, ale i również przedstawienia strony internetowej, na której to wszystko będzie dostępne, jak całe szkolenie się zakończy. No to co, do dzieła przechodzimy, gdzie to wszystko jest? Gdzie to jest, Piotruniu, drogi? Oczywiście jest to na naszej stronie, na której były wcześniejsze informacje na temat naszego webinarium, czyli strona wyświetliła się właśnie na Państwa oczach, echemianazwa.pl/DLA13. Tam do tej pory były informacje praktyczne, w tej chwili zamieszczone już zostały i filmik z webinarium i oczywiście będą wyświetlane wyniki naszych konkursów, a także pozostałe materiały webinaryjne. No to proszę Państwa, co? Proszę sobie tak powolutku, zostawiamy celowo ten slajd, żeby to chwilkę potrwało. Proszę sobie spisać ten adres, że to jest e-chemia, czyli e-chemia.nazwa.pl /DLA13. I pozwolę sobie Państwu zaprezentować troszeczkę tą stronę. O, myślę, że uda mi się to zrobić, tak? Już to robiliśmy na wstępie, tak? Na wstępie pokazywaliśmy, że na tej stronie jest ułatwienie, jak dostać się we właściwe szkolenie. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę, że strona troszkę się zmieniła w trakcie szkolenia i szczególnie po. No, po pierwsze pojawiło się właśnie sformułowanie po webinarium, materiały po tym, co zostało, co wypracowaliśmy wspólnie, no i w dwóch słowach, co tutaj mamy. Szczególnie dla Państwa najważniejsze, żeby przejrzeć sobie, jak to szkolenie wyglądało, tak, co tam było krok po kroku, jak walczyliśmy z tą platformą naszą. My jesteśmy już dzisiaj trochę w t-shirtach, prawda, szczególnie kolega ma fajną Oh My God. Trochę już zbliża się weekend majowy, a można jeszcze do tego wszystkiego wrócić. Zobaczyć, jak wyglądało szkolenie. O, no właśnie, co ciekawego wstawiliśmy? Z czym się dzisiaj męczyliśmy? Z tą mapką, o którą ktoś pytał na naszym forum. Czy w tym roku też pojawi się mapka, na której będą zaznaczeni wszyscy uczestnicy, a w zasadzie miasta, z których są, którzy się zarejestrowali właśnie do naszego szkolenia. I oczywiście są, jak najbardziej jest ta mapka i są wszystkie oznaczenia. Możecie Państwo zobaczyć, w jakich szkołach pracujemy, z jakich miejscowości pochodziliśmy, a właściwie w jakich no, na co dzień zmagamy się z trudnościami dnia codziennego i nauczania przedmiotów przyrodniczych. Możecie Państwo zobaczyć, że naprawdę cała Polska wzdłuż i wszerz wspólnie łączyła się w projekcie Amgen. Bardzo fajnie. Proszę Państwa, tak łącznie to było nas prawie 500 osób. A w największym momencie skupienia podczas tej sesji online na żywo udało się fizycznie prawie 300 osobom wziąć udział. To jest naprawdę wynik niesamowity, zważywszy na to, że zapisywaliśmy się dosyć wcześnie. Nagranie po webinarium obejrzało jeszcze więcej osób, dlatego no jest nam bardzo miło. No jakoś to naprawdę fajnie wyszło razem. Ta mapeczka, informacje co tam było, filmy, ale i również proszę Państwa informacja o tym, co jest w nagłówku, czyli po kliknięciu przycisku materiały strona internetowa powolutku przesyła mnie na dwie podstrony i mogę tam obejrzeć filmy, czyli te wszystkie nasze medykamenty, doświadczenia, pomysły, jak to połączyć, ale i również obejrzeć zasoby, czyli ściągnąć te karty pracy nauczyciela, materiały nauczycielskie. Bo jeszcze raz przypomnę, dla kogo dedykowane było to szkolenie, taki rusycyzm trochę, dla kogo i z kim to zrobiliśmy, no właśnie dla Państwa. Czyli to teraz Państwo jesteście orędownikami pokoju, dobrymi przedstawicielami handlowymi firm farmaceutycznych i naszych przyjaciół od chociażby zestawów od kroplówek, części aptecznych i tym podobne. No bardzo polecamy.
Dalej, nagranie webinarium. O, i to jest fajna okazja, żeby gdzieś tam wieczorem wrócić sobie jeszcze raz do tego nagrania, przeżyć to jeszcze raz, no po prostu spotkać nasze twarze. No i co? Od A do Z obejrzeć, jak to właściwie było podczas tego momentu, kiedy dostawaliśmy białej gorączki. Teraz już mogę Państwu powiedzieć, co się najciekawszego stało przed wejściem online. 19:58. Wszystko dobrze. 19:59, wszystko dobrze, a o 20:00 Piotr po drugiej stronie, ja po tej stronie i padł internet. Łukaszowi padł internet i no, istniało ryzyko, że najważniejsza osoba nie znajdzie się na naszym webinarium, więc no, byłoby dość ciekawie, prawda? A tego nie zapomnę, bo tylko była sekunda taka, Piotr, kurde, to znaczy, no może trochę mocniejsze słowo, co mam robić? Czy mam może ten, wyłączyć kartę bezprzewodową z USB? Tylko może niebieski ekran by się pojawił, a Piotr mówi, a weź wyłączaj. Jednym momentem wyrwałem, podłączyłem się, jeszcze Małgosia Zasuńska nie zdążyła zadzwonić, Dominika spanikowała, byłem z powrotem, jakoś to się udało. No i proszę Państwa, najważniejszy przycisk ostatni to przycisk konkursy. Ja go celowo nie kliknę, no bo najpierw my, później dopiero cały świat dowie się, kto tak naprawdę zasłużył według naszej oceny. Oczywiście na pewno nie w 100%, no jakby to powiedzieć, satysfakcjonujących wszystkich uczestników, bo ciężko by było dogodzić, mając 3 nagrody, no tak naprawdę wszystkim biorącym udział w szkoleniu. No więc zobaczmy, jak to było, jak to było, jak to było i czas na ogłoszenie wyników konkursu. A w konkursie udział wzięło wiele osób. Oj, wiele, wiele, naprawdę bardzo wiele. Szczególnie w konkursie na jakość, gdzie Państwo przesyłali swoje prace. Tych prac było naprawdę ogrom, ogrom. Musieliśmy je solidnie przejrzeć i wyselekcjonować. No, no musieliśmy niestety wyselekcjonować te najciekawsze, tak? I oczywiście te wyniki będą za chwileczkę prezentowane. Więc przejdźmy w takim razie, myślę, do już ogłoszenia. A tam guzik, ja jeszcze zrobiłem coś takiego, co mnie zainteresowało. Pod sam koniec pozwoliłem sobie wstawić taką króciuteńką, no słowa ankieta może przesadzone, jedno pytanie związane z tym, jakie doświadczenie Państwu się najbardziej podobało podczas szkolenia, podczas tego wszystkiego. Ja to troszkę powiększę, bo Google mi na to pozwala. No i w dwóch słowach powiedzmy, co było hitem. Już. Tak jest, początkowo, drodzy Państwo, web w web, a w zasadzie smartoskop wyprzedzał początkowo. Myślę, że tutaj bardziej osoby biologiczne doszły do głosu, ale rzutem na taśmę najbardziej atrakcyjnym, tak mi nam się wydaje, według Państwa doświadczeniem było właśnie otrzymywanie palnego gazu, czyli acetylenu. Acetylen okazał się być najatrakcyjniejszą propozycją według oczywiście Państwa. Na drugim miejscu pojawił się ten wspomniany smartoskop. Kolejne miejsce to mamy, z tego co mi się wydaje, chyba sączenie bodajże, ale tutaj już, jeżeli chodzi o te pozostałe miejsca, to już różnice są niewielkie. Naprawdę niewielkie, co widać po tej naszym, to jest placek do pizzy normalnie. No dosłownie i to tak pokrojony, powiedzmy, dla różnych potrzeb dietetycznych. To już w ogóle. Proszę Państwa, dlaczego przed konkursami jeszcze ten slajd? No bo, jak dobrze Państwo rozumiecie, ewaluacja ewaluacją, ale zanim ona dotrze z Brukseli z powrotem, to już można no, na L4 pójść albo skorzystać z różnych posług ZUS-u, jak na przykład świadczenia emerytalne, aczkolwiek jest to zawsze sygnał. Zawsze lubimy zrobić swoją własną, małą mini ankietę, a z tej ankiety coś dla nas wynika znaczącego, interesującego, czyli co Państwu się najbardziej podobało? No widzę, że jednak efektowne doświadczenie, ale wytłumaczone tak od A do Z, czyli coś, co my poczuliśmy, zanim wdaliśmy się w prezentację eksperymentów. Natomiast tak sobie myślę, że tym wspólnym plackiem jest tak zwana pozycja inne. To są pewnie wszystkie te doświadczenia, na które poświęciliśmy najmniej czasu podczas sesji online, prawda? Czyli te, których no po prostu nie zaprezentowaliśmy. To jest żywy dowód, szanowni Państwo, że pewnie miło by bardzo było, żeby taka sesja online nie była z zegarkiem na ręku i nie trwała 45 minut do godziny, tylko żeby można było ją trochę wydłużyć. Postaramy się zgłosić te Państwa sugestie, bo to była jakaś taka pierwsza informacja. Dlaczego tak krótko? Przecież godzina zleciała jak sekunda, prawda? Dlaczego jeszcze nie mogliśmy przećwiczyć? Dlaczego część jest na platformie i nie możemy sobie no wspólnie jeszcze poeksperymentować? Jednak te wspólne spotkania, czy przez monitor, przez nagranie, czy w Toruniu, czy podczas naszych szkoleń w Polsce mają duże znaczenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to jest taki podstawowy wniosek. No, ogólna ocena szkolenia. Pewnie jakby Państwa nie było, to byłoby zupełnie inaczej, bo po co takie szkolenie robić, ale
Dziękujemy bardzo za pozytywne opinie. Pewnie będziemy bardzo jeszcze wiele razy dziękowali, no ale czas na wyniki konkursu, przecież nie zmrużymy oka, zanim się o tym nie dowiemy. No i Piotr, lecisz. No to uwaga, pierwszy konkurs to oczywiście pisałem osobiście na czacie podczas naszego spotkania na żywo. Konkurs webinaryjny, w którym wygrała pani Lidia Zarańska. Oczywiście mogło dojść do pewnych nieścisłości, ponieważ Łukasz na początek powiedział enigmatycznie, że wygrała osoba, której numer telefonu kończył się na 072. Oczywiście, żeby uściślić, to właśnie pani Lidia wygrała nagrodę, którą prezentuje Łukasz, czyli nasz sympatyczny kubeczek z układem okresowym pierwiastków, który, no, mam nadzieję, że jak najszybciej dotrze do pani Lidii, ale pamiętajmy, weekend majowy może spowodować, że no, dotrze troszeczkę później. Zresztą z panią Lidią mam nadzieję, że uda nam się mile jeszcze może z tego kubka napić. Kto wie, no Boże, ale by było fajnie, jakby pani wpadła. Ale oczywiście doślemy pocztą i jesteśmy już w kontakcie. Mam nadzieję, że państwo nas nie zamordujecie za te dane osobowe, ale chyba trzeba się chwalić w całym kraju, jak się coś ciekawego wygrywa. Następne konkursy to konkursy, które były na platformie, czyli na forum dyskusyjnym. Bardzo aktywnym zresztą. Bardzo za to państwu dziękujemy. No i co? Pierwszy konkurs wydajność. Na czym on polegał? Co to było? Wydajność chodziło o jak największą aktywność na forum. Oczywiście braliśmy nie tylko pod uwagę ilość wpisów, co oczywiście no, może niektórzy nam zrobią tutaj za złe jakieś wytyki, ale braliśmy również, co było napisane w samym nagłówku naszego konkursu, merytoryczne uwagi, merytoryczne jakieś informacje wprowadzane do naszego forum, jakieś wpisy z poradami i tak dalej, czyli te osoby, które wnosiły coś jeszcze poza tymi kliknięciami, wpisami do naszych dyskusji. Pewnie tak sobie myślę, że dlatego ten konkurs nie nazywa się ilość, prawda? Tylko wydajność, no, połączona zawsze troszkę może nie tyle z jakością, bo to inna nazwa konkursu, ile no, z rzetelną dyskusją. Tak, prawda? Jest, czyli trzeba było trochę ruszyć szare komórki i tutaj pięknie nam się udało kilka, co jest ważne, nazwisk wybrać, o, tak powiedzmy, wybrać spośród wszystkich naprawdę wspaniałych uczestników naszego forum dyskusyjnego. No bo miały być nagrody trzy. Miał być kubek, miała być książka, unikatowa książka, bo nie jest dostępna w sprzedaży. Nakład skończył się już bardzo, bardzo dawno, więc są to gdzieś pozycje autorskie, które są nie u nas, tylko w Warszawie, u pani Małgosi i pani Małgosi. I jeszcze nagroda... W szafie leżą. Gdzieś tam w szafie rzeczywiście jeszcze była jedna nagroda, smartoskop, prawda? Przypomnę, że w konkursie wydajność... Wydajność właśnie jest nagrodą nasz smartoskop, tak? Czyli no myślę, że atrakcyjna nagroda, patrząc na wpisy. Nagroda powędruje, za chwileczkę zobaczymy do kogo, a powędruje do trzech osób, oczywiście nie jeden do trzech osób, nie trzeba będzie się dzielić, tylko pan Waldemar, pani Agata i pani Iwona otrzymają swój sprzęt do powiększania, tak? Mam nadzieję, że to bardzo, bardzo uatrakcyjni wasze zajęcia. A co widzieliście państwo na naszym forum, jak uczestnicy wstawiali wspaniałe już zdjęcia, no myślę, że warto wykorzystać go i w chemii, i w biologii, i w innych naukach, bo to jest naprawdę sympatyczna zabawa i podejrzewam, że najpierw państwo będziecie się ostro tym bawić, a dopiero potem ewentualnie wykorzystacie to w szkole. Te wszystkie oczywiście prace, które zostały przesłane, my państwu zaprezentujemy, tak, jeśli pozwolicie państwo bez żadnej zmiany, tylko dokładnie w takiej wersji, w jakiej autorzy do nas wysyłali. Natomiast no, informacja jest taka, że dorzuciliśmy dwa smartoskopy, czyli sumarycznie będą trzy nagrody. Myślę, że fajnie, no, że udało nam się chociaż coś wysupłać. Mam nadzieję, że Amgen za to zwróci, a jak nie, to Centrum Chemii nie zbiednieje, bo uczestnictwo było bezdyskusyjne. Szczególnie mam nadzieję, że panie się nie obrażą, ale pan Plewiński wrzucił na forum bardzo ładną pracę, która no po prostu od razu widać od A do Z, że jest to człowiek, który czuje to, co robi. Proszę mi naprawdę uwierzyć, że nie było tam żadnego błędu, żadnego niedociągnięcia, który można by było jakoś sobie tam podsumować. Kolejna, proszę państwa, to... To oczywiście nasza jakość. Jakość, czyli te prace, które państwo przysyłali na maila.
tak? Gdzie trzeba było samemu wykombinować, co jeszcze można zrobić z naszego zestawu do infuzji. Prac było bardzo dużo, były nie tylko prace chemiczne, oczywiście biolodzy tutaj też pięknie poruszyli swoje zwoje, żeby przygotować nam fantastyczne prace. Bardzo ciężko było wybrać. Oczywiście były pomysły takie, które nam, Państwu w zasadzie, wydawało się, że no za proste. Nie. W prostocie jest siła i w prostocie jest piękno, tak? Dlatego ciężko było nam wybrać te nie mogę powiedzieć, że najlepsze, najciekawsze. O, najciekawsze. I spośród tych prac wybraliśmy też kilka, tak? Też kilka. I te książki właśnie powędrują do pani Elżbiety, pani Anety, pani Beaty, pani Izabeli i pani Magdy. Tak, te osoby otrzymają właśnie od nas te książki unikatowe, o których wspominał właśnie Łukasz. No najchętniej dalibyśmy każdemu, prawdę mówiąc, bo tych prac było chyba, tego nie powiedzieliśmy, naście, jeśli nie 10, nie wiem, 20 czy było, ale naprawdę to zmobilizowało Państwa do pracy, za co bardzo dziękujemy, bo wtedy chyba szkolenie ma największy sens, kiedy jest współpraca i naprawdę. Czy możemy dać wszystkim? No nie mamy tyle tych książek. Choć jakby były, to jak to ten koszt przesyłki, myślę, że Pocztą Polską naprawdę nie byłby taki duży i bardzo chętnie byśmy Państwu je sprzedali oczywiście za darmo. Natomiast fizycznie jest to niemożliwe. Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo. Wszystkim Państwu z całego serca dziękujemy za udział w webinarium. Dziękujemy, że byliście z nami. Po raz kolejny muszę powiedzieć to, co dzisiaj przez telefon mówiłem do pani Ewy Łyczek, z którą rozmawiałem, że chyba Centrum Chemii w Małej Skali Toruń ma taki magnes, bo ściąga naprawdę najlepszych nauczycieli z kraju, a ponad to wszystko ściąga pozytywną atmosferę, za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. No ale dobra, każde szkolenie kończy się prezentem dla każdego uczestnika, który spocił się, zdwoił stroju i fajnie by było dostać certyfikat, ten, o którym mówiliśmy, o znaczeniu międzynarodowym. No to proszę Państwa, wyświetlamy punkty, co zrobić, żeby otrzymać certyfikat. Fajne podsumowanie, żebyście Państwo pod koniec wiedzieli, z czym do ludzi, tak? Czyli co jest nam potrzebne w tym certyfikacie. Po pierwsze, najważniejsza rzecz. Trzeba sobie zrobić rachunek sumienia, dokładny rachunek sumienia i sprawdzić, czy na pewno jesteśmy zarejestrowani na konto amgenteach.eu. Ja tylko podpowiem, że no warto jeszcze to nadrobić, jeśli ktoś nie ma tego konta. Tak jest. Kolejna rzecz, o której to jest chyba oczywiste. Po pierwsze, albo co uczestnictwo już za nami, prawda? Ale kto uczestniczył, ten ma to głęboko w sercu, czyli nasze spotkanie na żywo, ale my jesteśmy przygotowani i to, co Łukasz pokazywał wcześniej, czyli obejrzeć przede wszystkim nagranie, no bo to jest najważniejszy punkt tego szkolenia. I kolejny punkt to około 1 do 2 tygodni po szkoleniu będzie dostępna ankieta ewaluacyjna, czyli ewaluacja. Najważniejsza rzecz, o której Państwo doskonale wiecie, bez ewaluacji nie ma nic w szkole, tak? Trzeba będzie wypełnić tę ewaluację i dopiero na tej podstawie, jak spełnimy te 3 punkty, dopiero będą certyfikaty, które oczywiście będą imienne i będą do Państwa przesyłane właśnie z Brukseli. Ja jeszcze dopowiem, że wszystko będzie wysyłane na maila, tak? To znaczy nie pocztą tradycyjną na adres szkoły, który Państwo gdzieś tam zgłaszaliście, tylko Bruksela wysyła maila, czyli mail przyjdzie od Enrique. Proszę sprawdzać swoją skrzynkę pocztową, skrzynkę mailową, a jak Państwo to będziecie robili, w razie gdyby nie dotarło, proszę się do nas odzywać w ciągu 2 tygodni, no bo wiadomo, teraz majówka, to później otrzymacie Państwo certyfikat. Ja mogę podać tylko przykładem zeszłorocznym, że osoby, które brały udział w zeszłorocznym szkoleniu, jeśli wszystko było ok, otrzymały ten certyfikat nie jutro, nie pojutrze, nie za miesiąc, tylko do końca roku szkolnego. Tak było w zeszłym roku. I te nagrody też postaramy się Państwu wysłać w takim spokojniejszym momencie, czyli nie teraz w majówkę, tylko jak Małgosie wrócą z urlopów, jak to wszystko się ułoży, tak szybko
szybko, jak to będzie możliwe. Proszę się nie obawiać, skontaktujemy się z Państwem, jak to wszystko przesłać. No to co, tak na zakończenie. Co tam planujemy, co tam jest możliwego, na co liczymy, za co dziękujemy. No coś takiego, jakaś burzę, daj jakąś burzę. Burzę. Dziękujemy przede wszystkim za Państwa wsparcie podczas tego webinarium, za te, po pierwsze, komentarze na żywo, które były przesympatyczne, i gorącą linię, która była zaraz po naszym spotkaniu, po naszej sesji na żywo, gdzie na webinarium to po prostu siedzieliśmy do późnych godzin, co Państwo też sami widzieli, że też bardzo długo pojawiały się te wpisy za cudowne podziękowania. Bardzo serdecznie my dziękujemy z całego serca. Tak jest. Proszę Państwa, trzymamy kciuki, oby nam było dane spotkać się jak najszybciej. Mam nadzieję, że ta forma przyjmie się na stałe i to będzie nasza nowa świecka tradycja, bo jednak to już drugie polskie webinarium programu Amgen Teach. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie jeszcze raz, liczymy na więcej. Zapraszamy do Torunia podczas letniej szkoły chemii, zapraszamy na spotkania, na wymianę doświadczeń, zapraszamy na Facebooka i powiem na zakończenie, że nikt tego forum nie zamyka, więc jeśli chcecie Państwo kontynuować swoje dyskusje, które są bardzo twórcze i niekiedy naprawdę wysadziły mnie nawet z butów, no to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Jak Państwo macie jakiekolwiek pytania, polecamy się na przyszłość. No i co, tak jak na Facebooku, lubimy to, bardzo serdecznie dziękujemy, buziaki przesyłamy i do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.